Po wyjazdowej przegranej w poprzedniej kolejce z liderem rozgrywek Gwardią Opole, Szanowian czekał kolejny arcytrudny bój. Tym razem MTS podejmował we własnej hali drugą siłę rozgrywek KS SPR Końskie. Początek spotkania był bardzo dobry w wykonaniu podopiecznych Leszka Wójcika. Szanowianie grali skoncentrowani w obronie i skutecznie atakowali. W piątej minucie po rzucie Jana Orlickiego prowadzili 4-2. Przyjezdni z minuty na minutę grali coraz lepiej i szybko wyrównali na 4-4. MTS jednak grał swoje i w 11 minucie gry prowadził 3 bramkami 8-5. Rywale ponownie rzucili się do odrabiania strat i po kwadransie gry na tablicy świetlnej widniał remis 10-10. Wynik stykowy długo się utrzymywał i oba zespoły grały punkt za punkt. W 22 minucie Michał Densoł trafił z prawego skrzydła na 12-12, ale po tej bramce coś się w dobrej grze MTS-u zacięło i goście zwietrzyli swoją okazję. Mimo wielu szans, Szanowianie nie potrafili sforsować obrony rywali z Końskich. Przyjezdni błyskawicznie kontrowali i ich prowadzenie zaczęło się powiększać. W 28 minucie przy stanie 13-16 dla gości Kamil Kirsch otrzymał dwuminutową karę i końcówkę pierwszej połowy MTS grał w osłabieniu. Do przerwy wynik już się nie zmienił i po 30 minutach gry goście prowadzili 16-13. Po zmianie stron MTS rzucił się do odrabiania strat i po bramkach Marcina Skoczylasa, Jana Orlickiego i Patryka Roli Szanowianie zbliżyli się do przeciwników na jedno trafienie 16-17. Gra ponownie się wyrównała i do 45 minuty oba zespoły dzieliła minimalna różnica bramek. Niestety w grę Szanowian, zwłaszcza w ofensywie, ponownie wkradły się błędy. To sprawiło, że zespół z Końskich odskoczył na 3 trafienia 26-23 i uspokoił grę. MTS próbował jeszcze odrobić stratę, ale rywale prezentowali się bardzo dobrze w obronie i nie pozwalali Szanowianom na zbyt wiele. Sami za to kontrowali i ich prowadzenie rosło. W 58 minucie przewaga KS SPR-u wynosiła już 5 trafień i było pewne, że goście zmierzają po komplet punktów w Szanowie. Ostatecznie spotkanie zakończyło się wygraną zespołu z Końskich 36-30. Końskie to solidny zespół. Nieprzypadkowo są na drugim miejscu w tabeli. No ale jak widać, nie taki diabeł straszny, mogliśmy go grać przy lepszej grze w ataku, przede wszystkim w pierwszej połowie, bo skuteczność mieliśmy bardzo słabą. I to dwóch naszych tutaj snajperów, czy Skoczylasa, czy Żydzika z lewej strony, nikomu tutaj nie wchodziło. Obudzili się w drugiej połowie, no ale to było troszkę za późno. W drugiej połowie była bramka za bramkę, ale znowuż traciliśmy za dużo bramek z kontrataku. Końskie z tego słyną, no ale nie potrafiliśmy w tym powrócić przede wszystkim. No i za dużo tych bramek straciliśmy właśnie z kontry. To był już kolejny mecz, w którym Szanowianie zagrali osłabieni kontuzjami. Brakuje Cupisza, brakuje Gizy. Brakuje Janusa, no który chyba już w ogóle skończył z nami treningi ze względu na studia. Jak oni wypadli, zrobił się problem, trzeba było przestawiać pewne rzeczy. No i tego tutaj brakuje. W następnej kolejce MTS czeka wyjazdowe spotkanie z 6. zespołem rozgrywek Olimpem Grodków. Kolejny groźny rywal. Na wyjeździe nam te mecze nie wychodzą, no ale jedziemy tam z nadzieją, że coś uda nam się ugrać, bo w końcu musimy gdzieś na wyjeździe wygrać. Po 10 kolejkach na czele tabeli znajduje się niepokonana w tym sezonie Gwardia Opole. MTS Chrzanów zajmuje 10. pozycję z 7 punktami dorobku.